Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, w minionej kadencji wiceprzewodniczący tegoż parlamentu. Dzień dobry. Panie profesorze, bierze pan udział w Kongresie Polska, wielki projekt, będzie pan moderować jedną z dyskusji, w innej będzie pan uczestniczył. W tym roku to także, sądząc na podstawie tematów debat, Europa wielki projekt. No tak, ja jestem w ogóle przewodniczącym Rady Programowej tego kongresu i przewodniczącym kapituły Nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ale ważny jest udział czynny, dlatego to podkreśliłam, nie same zaszczyty. No to jest też praca, dlatego że my już w zasadzie dobiegamy 10 lat pracy nad tym kongresem, bo pierwszy miał się odbyć w 2010 roku. Nie odbył się z powodu tragedii smoleńskiej. No i coraz bardziej się rzeczywiście profesjonalizuje nasz kongres. Chcemy z niego zrobić takie też wydarzenie europejskie. No właśnie. No i dlatego czyli też jest debata, periodka europejska. Część debaty będzie poświęcona Europie. A czy Europa, że tak powiem in gremie, jeśli tak można powiedzieć, jest skłonna do debaty o swojej przyszłości? Czy ktoś tam się nad przyszłością poważnie zastanawia, czy raczej instytucje europejskie i przywódcy europejscy bardziej myślą o bieżących problemach? No nie, no jest oczywiście, znaczy tak, po pierwsze jest, jak wiadomo, tu szczególnie prezydent Macron swoimi licznymi propozycjami tak spowodował, że inni przywódcy ważni czuli się zobowiązani do zabrania głosu na temat przyszłości Europy, więc na takim poziomie politycznym trwa dyskusja, ona jest może bardziej teoretyczna w tej chwili, no ale ścierają się wyraźnie dwie wizje, na przykład no, wizja, odpowiedź wtedy na ten tekst znany prezydenta Macrona, opublikowany w czołowych gazetach europejskich. Pani AKK, czyli Annegret Kramp-Karrenbauer, była zupełnie inna, taka inna wizja zarysowana, ale też są dyskusje na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, tak, różne. Myśmy nawet w tej chwili, kolega, profesor z Uniwersytetu Belgijskiego, który został mieszkańcem Warszawy, niedawno wydał bardzo ciekawą książkę Renowacja Europy, o odnowie Europy. Jest wiele takich gremiów, w którym trwa dyskusja. 17 mamy na przykład nasi koledzy niemieccy z parlamentu, którzy odchodzą z Parlamentu Europejskiego, z naszej frakcji organizują dyskusję pod tytułem My Mniej Europy, gdzie są na koniec tą swoją wizję. A my chcemy więcej, my jako Polska chcemy więcej. My chcemy lepszej, panie redaktor, my chcemy lepszej. Ale tyle ile jest, czy mniej lepszej, czy więcej, w niektórych aspektach może być nawet więcej, ale w niektórych dużo mniej. My chcemy przede wszystkim Unii, która wyzbędzie się swojej hipokryzji. Hipokryzją na przykład są podwójne standardy, które się stosuje nagminnie. No na przykład jak pani wie, no ostatnio za mało to może skomentowano w polskiej prasie, ale TSUE uznało, że prokuratura niemiecka jest zbyt zależna politycznie. Tak, no to tak, bardzo tak. Dobrze. Czyli no, nie podwójne standardy, ponieważ no ale to się pierwszy raz zdarzyło. A pani redaktor, a kto się zajął kiedykolwiek, ponieważ jak wiadomo polityka klimatyczna Unii to jest niemalże religia. Kto się zajmował emisjami z diesli na przykład? Dopóki Amerykanie tego nie ruszyli, to nikt się nie chciał zajmować w ogóle transportem i tak dalej, pewnymi sprawami. Więc są czyli pewne chcemy rzeczy. Europy równych standardów dla każdego z kraju tak, członkowskiego. Tak. I chcemy poszanowania dla Polska, suwerenności, chcemy. Dla Polskie suwerenności władze. I spraw wewnętrznych każdego kraju. No tak, więc chcemy równorzędnej Europy. Chcemy Europy też opartej nie na ideologii, która ma posmak totalitaryzmu, co byśmy tego nie powiedzieli, tylko takiej, która opiera się na tym, co jest rdzeniem ideologia cywilizacji. Ideologia europejska ma posmak totalitaryzmu? Tak, ma oczywiście. Co konkretnie ma pan profesor na myśli w tym momencie? No mam na myśli na przykład bardzo radykalne sposoby rozumienia równości, na przykład płci, które zacierają różnice między tymi płciami, bo ja też jak wszyscy jesteśmy za równością,
i chcemy, żeby zresztą ogromny sukces naszej delegacji jest, tak jak popatrzyłem w tym tygodniu, mamy wspaniałe panie w naszej delegacji, aż 11 wspaniałych kobiet, które pracowały dla polskiego rządu, przedtem też w Parlamencie Europejskim. Więc my jesteśmy za równością, ale nie za zacieraniem różnic. Ktoś powiedział ostatnio dosyć dramatycznie, że nawet nie mamy jednej koncepcji człowieka. Więc jak ostatnio jedna z polityków niemieckich zaproponowała akurat z Partii Zielonych, żeby już ludzi po 70 roku życia w zasadzie nie poddawać zbyt intensywnej terapii leczącej. To jest trochę moja antropologia jest trochę inna, muszę powiedzieć. No i tak dalej. No, można jeszcze parę inne rzeczy wyliczyć, ale już nie będziemy wchodzić. Więc no i to ma posmak do totalitaryzmu, ponieważ jest pan... tworzeniem nowego człowieka. Ja uważam, że powinniśmy jednak zostać przy starym człowieku. Panie profesorze, jak pan patrzy na skład nowego Parlamentu Europejskiego, to na tej podstawie można zobaczyć choć trochę, w którym kierunku zmierza Europa, czy nie? No można. Znaczy w tej chwili trwają próba obrony tego, co było i prawdopodobnie no, powstanie dosyć szeroka koalicja socjalistów i demokratów, czyli grupy socjaldemokratycznej. Bardzo się poszerzyła grupa liberałów, też renesans prezydenta Macrona, EPL, Europejska Partia Ludowa, czyli nominalna chadecja i plus zieloni. Ale wyraźnie widać, że no, ponieważ na przykład wczoraj ogłoszono, że zieloni, Partia Zielonych po raz pierwszy stała się najmocniejszą w sondażach partią w Niemczech. No, że właśnie te ugrupowania lewicowo-liberalne są bardzo, bardzo mocne. Słabnie to, co było takim no, środkiem, właśnie tym takim już tracącym tożsamość konserwatyzmem centrowym, czyli właśnie CDU, CSU. A jeśli chodzi o największą delegację polską, czyli delegację Prawa i Sprawiedliwości, czy państwo rozważali przystąpienie do Europejskiej Partii Ludowej? Bo to było rozważane 5 lat temu. No czy... to oczywiście takie propozycje się pojawiają czasami, ale to... Ale czy to nie jest praktyczne? Czy to nie byłoby praktyczne no, być w największej frakcji, ciągle największej, chociaż... Wie pani redaktor, to też oczywiście jest pytanie, jak się patrzy na politykę, czy się patrzy tylko z punktu widzenia praktycznego. No na przykład Fidesz jest tam, prowadzi swoją politykę. Niespecjalnie chyba zamierza wychodzić, dopóki no, tam siły protestu nie narosną. No, chcieliby wypchnąć. Natomiast nie, no trzeba patrzeć inaczej. Ja myślę, że trzeba po prostu na program trzeba patrzeć. Wchodzę w słowo, ale dzięki tej obecności to Orbanowi było więcej, w cudzysłowie, wolno niż Polsce. W wielu sprawach, prawda? Bo patrzono ale ostatecznie jest w takiej samej... Brat niego lidera. No to prawda, chroni się swoich, prawda? No to zwracamy do podwójnych standardów, tak? Że zawsze, nie wiem, socjaliści chronili, powiedzmy, socjalistów rumuńskich, czy tam, prawda, premiera Malty. Czyli rozumiem, że nie jest rozważane nie, ja bym powiedział, do EPL-u. Moim zdaniem to nie jest dobra droga. Moim zdaniem my powinniśmy się trzymać pewnych zasad, programu. Owszem, gdyby EPL przemyślał różne sprawy, wyrzekł się swojego federalizmu, właśnie odejścia, wyzbycia się tych wszystkich komponentów chrześcijańskich, które są w tej partii. Ja zresztą nie wróżę, muszę powiedzieć. Ja uważam, że EPL-owi w wielkiej przyszłości uważam, że będzie się ta grupa zmniejszała. A państwa będzie się grupa dzieliła. Będzie się powiększać? Profesor Legutko prowadził rozmowy, nie wiem, prowadzi rozmowy z Ruchem 5 Gwiazd. Już się powiększyła, bo akurat przedwczoraj przyjęliśmy 3 Holendrów, przyjęliśmy Niemca i przyjęliśmy Greka do naszej grupy. Ale rzeczywiście jest tak, że problem, który my mamy, jest połączony z faktem, no, że jesteśmy grupą konserwatywną, ale nie eurosceptyczną, tylko eurealistyczną. Mamy dosyć wyraźne opinie geopolityczne. Nie wierzymy, że Władimir Putin jest obrońcą chrześcijaństwa. No dobrze, i wartości a to tym ruchem 5 Gwiazd? No zobaczymy. To jest kwestia... Myślę akurat z ruchem 5 Gwiazd moglibyśmy się znaleźć. Bo większy może więcej, tak?
O to chodzi. W Parlamencie Europejskim obowiązuje wszystko, obowiązuje system proporcjonalny, Donta jest rozdzielony. Ale pani redaktor, jeszcze jedna rzecz. No, tak? Powiedzmy sobie, ale w tych dużych grupach ktoś jest, to duzi też dominują i silni dominują. Więc EPL to w gruncie rzeczy była zawsze partia prowadzona głównie przez niemieckie CDU, CSU plus francuskich republikanów, którzy teraz osłabli. Natomiast my, dla nas ważna jest polityka podmiotowa. My chcemy, nie jesteśmy po to tam, żeby wykonywać rozkazy naszych przyjaciół, nawet największych, tylko żeby prowadzić własną linię. Do tego oczywiście jest potrzebna duża grupa i będziemy oczywiście rozmawiać i z tymi na lewo od nas i z tymi na prawo. I wydaje mi się, że zrobimy wszystko, żeby taka duża grupa powstała. A zresztą przypuszczam, że w tej chwili no jeszcze sytuacja będzie się klarowała gdzieś tam do końca. To teraz zapytam o kąt. Konkret, można powiedzieć, sprawę przyziemną. Polska chce wykorzystać nowe rozdanie w Parlamencie Europejskim, by zmienić niekorzystne przepisy dotyczące naszych przewoźników. Czy to jest możliwe? To jest możliwe, bo akurat to nie jest związane z podziałami czysto no, politycznymi na te grupy polityczne, bo oprócz tego mamy tę płaszczyznę państwową i różnic regionalnych. To zależy od tego, jak solidarna będzie Europa Środkowo-Wschodnia i czy uda nam się przyciągnąć jeszcze kolegów z Zachodu i czy będziemy mocno działać jednocześnie w Radzie. W Radzie Europejskiej i w Parlamencie. To, co nam się udało w tamtej kadencji, to przesunięcie tego wszystkiego do obecnej kadencji. No i teraz moim zdaniem szanse na to, żeby to zablokować są większe. To króciutko, co jest dla Polski największym wyzwaniem, jeśli już mówimy o Kongresie Polska, wielki projekt? Króciutko, bo czas upłynął nam bardzo szybko. Dla Polski demografia największe. Pewnie. No, między innymi będziemy mówili o demografii, jest emigracja, to też będzie jeden z naszych tematów. No, też właśnie konstelacja polityczna nowa, bo musimy się przyzwyczaić do tego, że nie istnieje coś takiego jak Zachód, jako jednolity podmiot. Wszyscy wiemy, jak się są trudne relacje transatlantyckie teraz, jak trudne są teraz relacje francusko-niemieckie i musimy na nowo zdefiniować. Relacje z Kongresu będą w Polskim Radiu w Trójce. Zapraszamy także. Wszystkich. Bardzo dziękuję. Profesor Zdzisław Krasnodębski. Dziękuję. To teraz powiem przewodniczący Rady Programowej Kongresu Polska, wielki projekt. Dziękuję oraz bardzo. Także panelista. Tak, tak. Dziękuję Adam bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy.